muszą mieć specjalną przepustkę. Wszyscy zostali sprawdzeni przez służby i dopiero dopuszczeni do pracy nad programem. Wielu podwykonawców nie wiedziało, dla kogo pracuje. Może prezesi coś wiedzieli, ale zwykli pracownicy wykonywali tylko swoje zadania. Mieli coś wyprodukować, zapakować i wysłać. By oszczędzić na czasie i uniknąć podejrzeń, w nowym projekcie wykorzystano niektóre rozwiązania z istniejących samolotów. System sterowania z F-16, kokpit z F-18, a nawigacja z B-52. Przyjęliśmy filozofię, że jeśli chcemy wykonać jakieś radykalne posunięcie, które wymaga wysiłku, resztę należy pozostawić bez zmian tak bardzo, jak się da. Nie chcieliśmy utknąć tam, gdzie nie byłoby takiej potrzeby. 18 czerwca 1981 roku, dwa lata po rozpoczęciu prac, pierwszy Senior Trent jest gotowy do lotu nad pustynią w Nevadzie. Testy kończą się sukcesem. Senior Trent jest ledwie wykrywalny przez radary. Pierwszy na świecie niewidzialny bombowiec przekazany zostaje lotnictwu w sierpniu 1982 roku. Całkiem nowa, ściśle tajna baza zbudowana zostaje w Tonopah, na pustyni w Nevadzie. Baza w Tonopah była bardzo bezpieczna. Mogliśmy ukryć przed naszymi przeciwnikami fakt posiadania technologii stealth. Mieliśmy zabezpieczenia uniemożliwiające wejście do bazy, na przykład czytniki rąk, które wcześniej widziałem tylko w filmach. Dzięki procedurom tylko upoważnione osoby mogły wchodzić do obiektów. Aby ukryć loty F-117, lotnictwo kazało udawać samolotom szturmowym A-7 testowanie nowych systemów uzbrojenia. To była zasłona dymna. W rzeczywistości A-7 transportowały do Tonopah pilotów i obsługę, a potem odstawiały ich z powrotem. Za dnia trzymaliśmy F-117 w hangarach, żeby nie wypatrzył ich jakiś samolot, satelita albo coś innego. W nocy wyprowadzaliśmy je na zewnątrz i testowaliśmy w powietrzu, żeby przed świtem zamknąć je ponownie. F-117 nie latały w dzień nie tylko ze względów bezpieczeństwa. Był też inny powód, o którym się nie mówi. Pamiętam, jak do mojego gabinetu przyszedł szef sił taktycznych, Bob Dixon, żeby pogadać o barwach kadłuba. Zapytał: ten samolot będzie latał w nocy, tak? Gdy przytaknąłem, powiedział: no to pomalujcie to cholerstwo na czarno. Więc pomalowaliśmy na czarno. F-117 przypomina maskę Dartha Vadera z Gwiezdnych Wojen. Jest ogromny, czarny, płaski, nie ma żadnych zaokrągleń. Uczucie, jakiego doświadczasz, podchodząc do F-117, jest wyjątkowe. Serce zaczyna walić, jakbyś podchodził do kobiety piękniejszej niż sobie wyobrażałeś, więc podchodzisz do niej ostrożnie i z ogromnym szacunkiem. Zawsze kojarzy mi się z suknią wieczorową, czarną, delikatną suknią. To bez wątpienia śmiercionośna maszyna, ale mimo to jakże piękna. Powstaje nowa jednostka, 4450, grupa taktyczna, w której będzie latał nowy samolot. Maszyna otrzymuje zaskakujące oznaczenie F-117.
Był to bez wątpienia samolot szturmowy. Dlaczego więc nazwano go F-117, skoro F oznacza myśliwiec? Znów musimy odwołać się do Boba Dixona, szefa sił taktycznych, który chciał włączyć do programu swoich najlepszych pilotów myśliwskich. Żaden z nich nie chciałby latać samolotem oznaczonym jako B ani A, jak oznaczono szturmowcę. Więc nadano mu oznaczenie F, żeby piloci czuli się tak, jakby latali myśliwcami. Kokpit F-117 jest całkiem spory, jak na jednomiejscowy samolot. Obawiałem się, że będzie tak mały jak w SR-71 albo w U-2, ale jest wystarczająco dużo miejsca na urządzenia potrzebne do pilotowania. Bez systemu sterowania pilotom niełatwo byłoby prowadzić maszynę. Myślałem, że będę się czuł trochę izolowany, bardziej jak ktoś, kto od czasu do czasu wstukuje dane do komputera. Nazywam go workiem cementu albo automatem z koną. Gdy wysiada komputerowy system stabilizacji lotu, samolot traci jakąkolwiek sterowność. Nie jest w stanie szybować, spada na ziemię jak kamień, bezwładnie. Ale i tak, gdy siedzę w kokpicie i otwieram przepustnicę, albo skręcam za pomocą drążka w prawo lub w lewo, samolot leci tak, jak każdy inny. The aircraft flies just like any other fighter that I have flown in the past. Ten samolot jest tak świetnie zaprojektowany, że czujesz się jego częścią. Kierujesz go albo jego broń dokładnie tam, gdzie chcesz. F-117 wyposażony jest w broń, która umożliwia uderzenie w samo serce wroga. Zaawansowane i wspomagane laserowo systemy mapowania i naprowadzania pozwalają mu na zrzucenie bomb z punktową dokładnością. Wczesne loty F-117 dowiodły, że swą podstawową funkcją deklasuje konkurencję. Samolot jest praktycznie niewykrywalny przez radary. Technologia stealth rozwija się z prędkością błyskawicy. Jednak program dużo kosztował. Do dnia dzisiejszego całkowity koszt szacuje się na około 6,5 miliarda dolarów. Kolejne zamówienia wkrótce zwiększą tę kwotę. Pod koniec lat 80. Ameryka miała już swój niewidzialny samolot. Pozostawało tylko jedno pytanie. Jak ten najdroższy samolot w historii zachowa się w walce? Odpowiedź miała nadejść wcześniej niż myślano. Listopada 1988 roku. Siły powietrzne ujawniają istnienie tajnego samolotu F-117. Wzbudza to niemałe zdumienie. Byłem wtedy na urlopie w Ameryce Południowej i tam, na zdjęciu w gazecie, zobaczyłem nasz samolot. W pierwszym odruchu chciałem zadzwonić do Waszyngtonu i zapytać: wiecie, że w brazylijskich gazetach są zdjęcia naszego samolotu? W sumie będzie ich 59. 52 zostały już dostarczone, kolejne 7 jest w produkcji. Powód był taki, że w związku ze zwiększeniem liczby samolotów i pilotów, dowództwo postanowiło odbywać też loty dzienne. Na jesieni 89 roku niewidzialnego samolotu nie ukrywa już tajemnicy. Gotowy do boju F-117 wkrótce wykaże się w walce. Na prezydencie spoczywa ogromny obowiązek obrony życia obywateli Stanów Zjednoczonych. Dlatego rozkazałem naszym siłom zbrojnym chronić Amerykanów w Panamie i doprowadzić generała Noriegę przed amerykański sąd.
Chociaż Panama nie ma obrony radarowej, operację Just Cause rozpoczynał F-117. Samolot ten wybrano nie dlatego, że był niewidzialny, ale dlatego, że mógł precyzyjnie zrzucić ładunek.